YouTube troszkę ulepsza nam live'y. Mianowicie zostały dodane, jeszcze nie wszyscy mają tę opcję, ale nowe emotki stricte dostępne typowo pod YouTube Gaming. Tutaj zapowiedziane zostało, że te emotki będą rozszerzane też do innych typów treści, natomiast na razie jest to związane bezpośrednio z YouTube Gaming. Jak widzicie, tak mniej więcej wyglądają te emotki, nie są jeszcze dostępne dla wszystkich, próbowałem na jakimś live'ie skorzystać z tych emotek, nie są jeszcze dostępne, tak jak wspomniałem. Niestety moim zdaniem YouTube zabiera się tak troszkę jakby... nie tak jak powinien do treści tematyki live'ów. Moim zdaniem, co powinno być najbardziej takie wskazane, to jest to, że tak jak na Twitchu, emotki, które wy macie, które wy tworzycie i które wasi wspierający mogą używać, żeby one były dostępne ogólnie na całym YouTubie i żeby można było te emotki dodać do komentarzy na YouTubie, do różnych filmów, do live'ów innych YouTuberów też. Bo obecnie działa to tak, na YouTubie, czy na, jak prowadzicie live, to możecie, wasi wspierający dodają te niestandardowe wasze emotki tylko na waszym live'ie. Nie mogą dodać tego na live'ie u innych osób. Mam nadzieję, że to w przyszłości zostanie zmienione, bo jest to troszkę bez sensu i powinno to być już takie ogólnie dla wszystkich dostępne, ogólnie zrobione. Tak jak jest na Twitchu, ponieważ to wzmacnia więź, przynajmniej też po części reklamuje danego twórcę też na innych treściach, więc moim zdaniem to jest ten motyw, w którym powinien iść YouTube, ten kierunek, a nie takie coś. No może komuś się to spodoba, moim zdaniem totalnie niepotrzebna funkcja. Od złej strony się YouTubie zabierasz do live.